Siemano widzowie! Przepraszam na samym starcie, że nie było wczoraj filmu, ale teraz filmy będą się pojawiać co drugi dzień, czyli jak dzisiaj jest środa, to następny będzie w piątek i później będzie w niedzielę, z tego powodu, że po prostu wyjeżdżam teraz i też miałem mnóstwo innych rzeczy na głowie i po prostu nie zdążyłem nagrać filmów. Bardzo przepraszam, ale od poniedziałku jak wrócę, lecimy już grubo też z dwoma kanałami, też plusa teraz nic nie zrobiłem na niego, więc bardzo serdecznie przepraszam, ale obiecuję, wrócimy od poniedziałku. Lecz w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w takie urozmaicenie w Minecrafcie, no jak to zwykle co jakiś czas sobie tutaj w takie rzeczy gramy. I dzisiaj co minutę będzie nas teleportować w losowe miejsce na mapie. Tryb wydaje mi się być dosyć ciekawy i myślę, że będzie też dosyć trudny z tego powodu, że no jednak jak teleportuje nas co minutę, to mamy niewiele czasu w danym miejscu na to, żeby cokolwiek ogarnąć, więc myślę, że będzie ciekawie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem już na świecie, oczywiście czas już się odlicza, więc mamy minutę na to, żeby tutaj ogarnąć wszystko, co mamy do ogarnięcia, więc zacznijmy po prostu tradycyjnie. Od zebrania drewna, po prostu zrobienia jakichś takich podstawowych rzeczy, które trzeba zrobić, no a zebranie drewna to jest zdecydowanie podstawa. Daję sobie cel taki na odcinek, już w tym momencie sobie go daję, że musimy dostać się do netheru. Jeżeli dostaniemy się do netheru, kończę odcinek, to jest wygrane, ponieważ w netherze nie da się grać tego trybu. Sprawdziłem, ponieważ jak się dostaniemy do netheru, to nas dalej teleportuje już po netherze i teleportuje nas w końcu na lawę, więc nie da się tam przeżyć, nie da się tego przejść, jakby nie da się przeżyć w netherze dłużej niż kilka tych takich słabnięć, ponieważ zawsze nas może teleportnąć do lawy i to jest po prostu no nie do zrobienia, niestety. No i jest jeszcze jedna taka zasada, że albo zginę, albo mi się uda dojść do netheru. I są tylko przy tych dwóch opcjach mogę zakończyć odcinek, a tak to muszę grać, więc uwaga. Musimy zacząć od tego, żeby zebrać sobie jakiegoś... O, tu mamy stone'a, to super, ponieważ potrzebujemy kamienne narzędzia przede wszystkim, bo na tych drewnianych to przecież długo nie uciągniemy. Mamy minutę teraz na to, żeby ogarnąć sobie właśnie te narzędzia, więc tak tutaj teraz to wykorzystamy. Ja myślę, że wykorzystam cały ten czas do tego, żeby zebrać właśnie stone'a, z tego powodu, że ten crafting możemy sobie skraftować tam w następnym miejscu, w którym będziemy. Drewno jeszcze nam się uda zebrać nie raz, ponieważ mnóstwo jest drzew dookoła. No a ze stone'em zawsze jest troszkę gorzej, bo trzeba się jednak wkopać na dół, nie ma tyle czasu, więc poświęćmy cały ten czas na to, żeby skopać jak najwięcej kobla, żeby nam po prostu starczyło już do końca, bo później się może też przydać, tak mi się wydaje, więc już olejmy ten crafting, który tam jest, mamy tutaj te drewno, więc wszystko jest, czego potrzebujemy tak naprawdę. Chociaż, wiecie co, dobra, wezmę to, czy uda mi się to wykopać? Nie uda mi się chyba. Udało mi się, w ostatniej sekundzie, to idealny timing w takim razie. Dobra, i teraz tak, co, a patrzcie, tu mamy stona, więc dobrze, że zebrałem to, bo nie tracimy drewna, aczkolwiek drewna jest jeszcze więcej tutaj. No ale dobra, ogarnijmy sobie narzędzia. Zróbmy sobie kill off, zróbmy sobie więcej patyków i ogarnijmy sobie siekierę i łopatę. To są takie podstawy, które, no trzeba mieć bez tego... ani rusz. Dobra, i teraz musimy znaleźć jakieś żelazo i węgiel. To jest mega ważne, bo jak powiem, przyznam szczerze, że odpaliłem sobie ten tryb przed nagraniem i chwilkę tak w niego pograłem, żeby ogarnąć, jak to działa. I no właśnie, zebranie żelaza żelaza i węgla jest wyjątkowo trudne. No i też jak już mamy żwir, to skorzystam z tego i pozbieram, żeby mieć flint, ponieważ będziemy potrzebowali zapalniczkę, żeby jakoś odpalić portal, jak już nam się uda zrobić. Dobra, mamy flint, wszystko jest tak jak powinno. I jedzenie. Jedzenie też jest mega ważne, aczkolwiek liczę na to, że gdzieś nas po drodze tepnie do jakiejś wioski. Byłoby miło, bo z jedzeniem może być totalna lipa. Ale dobra, mamy tu jakieś krówki, więc ogarnijmy sobie je teraz. I tak nie mamy teraz nic, gdzie byśmy mogli zdobyć żelazo czy węgiel, więc musimy korzystać z tego, co mamy. To jest właśnie najgorsze, że tutaj trzeba korzystać z danej chwili, która się nam, że tak powiem, przydarzyła. Więc tutaj mamy akurat... A, mamy wodę, nie mamy węgla. Ja myślę, że to będzie jakiś kanion. Aj, niestety. Ale mamy grzybowe te, więc zbierzmy to, ponieważ może się nam trafić tak, że będziemy mieli jakieś grzyby i będziemy mogli zrobić sobie zupki grzybowe, dzięki czemu trochę dłużej przeżyjemy. To już to się nauczyłem z poprzedniego tego rana, co sobie zrobiłem przed. Oczywiście chwilę tam pograłem w niego tylko, ale tak, żeby ogarnąć, o co chodzi. Mamy 11, no to już jest całkiem sporo, już i tak nie zbierzemy nic więcej, więc zbierzmy po prostu jak najwięcej tych i później tamte będziemy szukać później, bo nie widziałem tu nigdzie takiego grzyba. A, jest tu grzyb taki akurat. Ajajaj, czy uda nam się zebrać cokolwiek? 10 sekund mamy, dobra. O, ja tego nie sięgnę nawet, ale czy z tego wypada? Chyba nie. Z tego nic nie wypada, dobra. No trudno. Nie udało się, ale będzie jeszcze okazja na pewno około tego lasu się pojawić i zebrać jakiś... Czy... Różowa owca? Jakie jest prawdopodobieństwo na różową owcę? Ej, czy ja w tym momencie osiągnąłem coś niemożliwego? Pink
kul, ja pierdzielę. Różowa owca, o i mamy węgiel. No i patrzcie, jak się nam trafiło idealnie. No i to jest to. Tak, tak właśnie miało być, więc bierzemy węgiel i zaraz będziemy musieli znaleźć żelazo, więc ja tutaj już sobie na F5 pogram, żeby gdzieś tutaj się porozglądać, co tam może być. Tutaj na prawo bym poszedł chyba, bo tutaj może nam się trafić jakiś kanion i wtedy jakiś, chociażby jedno żelazo, żeby już mieć na tego, na tą zapalniczkę, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, bo później możemy, znaczy nie, jeszcze potrzebujemy na wiadro, więc w sumie 4 potrzebujemy co najmniej, no to będzie trochę ciężko mi się wydaje. Mamy znowu węgiel, ale to już nie będę tego teraz zbierał, chociaż wezmę chyba. Wezmę ile się da, bo i tak widzę, że żelaza tutaj nie ogarnę nigdzie. No więc trudno, a przyda nam się na pewno do przepalania też węgiel, żeby mieć na jedzenie też jak przepalić, nie? Więc to jest to. Dobra, niech nas teleportnie. Mamy teleporta, mamy znowu krówkę, więc ogarnimy ją. No chodź tu! Dobra, dobra, ogarnięta. Jakbyśmy mieli już zapalarę, to byśmy mogli je podpalać, byśmy nie musieli ich przepalać później, no ale póki nie mamy, trzeba korzystać z tego, co jest. Tu nie ma żelaza, oczywiście już liczyłem na jakąś kopalnię. Proszę, dajcie mi jakąś kopalnię, błagam. Ja potrzebuję coś. Tu będzie jakaś kopalnia, albo wioska, wioska to już w ogóle, jakby był kowal w ogóle, to by było mega dobrze, ale dobra, weźmy sobie jagody, bo to nam się może przydać. Zawsze jakieś żarcie też, więc korzystajmy z tego, co nam los dał tutaj, prawda. Tam jest jakaś kopalnia chyba, ale mogę się mylić i też mamy 30 sekund niecałe, więc 20 sekund mamy, to jest niewiele. Ale może akurat tu będzie jakieś żelazo? Niestety, niestety nie zostało nam dane żelazo. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ile mamy? 7 minut grania. Im szybciej przejdziemy, tym lepiej, ponieważ to będzie oznaczało, że nam dobrze poszło. Już nie mamy żarcia, już trzeba będzie przepalać coś. Chociaż możemy zjeść te jagody póki co, więc zjem jagody. Naprawdę żółwie? Na co mi są żółwie? Przepraszam bardzo. Na co mi są żółwie? Niepotrzebne totalnie, no ale dobra. Przejdźmy tu. O, chyba mamy kopalnię jakąś. Tu będzie żelazo, tu będzie już, na pewno. Jest creeper, więc może wybuchnij se, ziomeczek. Dobra, super. Świetnie, kolejny, wybuchnij. Świetnie. Ale nie widzę tu żelaza, naprawdę mamy takiego pecha, że żelaza tutaj też nie ma. I ja cię sunę, ale mamy pecha, naprawdę, przysięgam. Ja myślałem, że żelazo to już będziemy mieli szybciej. To są takie raczej łatwe rzeczy do zdobycia, mi się wydaje. To ja myślałem, że wioski nie uda nam się znaleźć. No i w sumie nadal nie znaleźliśmy, ale jest jeszcze szansa, że znajdziemy. A żelazo? O, no i patrzcie, wioska już tam nie zdąży dobiec. Jest kowal? Nie ma kowala chyba i tak, więc... Ale mielibyśmy przynajmniej tego. Golema, gdyby się udało. No trudno, no niestety, nie zdobiegniemy nawet do wioski. Dobra. No niestety. Trzeba korzystać z tego, co jest dalej. Gdzie jest teren? Nie się wczyta, bo ja nie widzę, gdzie mam iść. Nie widzę, gdzie mam iść. Dobra, idziemy w tą stronę, tu jest większe... Nie mamy... Kur... Oj, dobra, dobra, zejdźmy tu, zjedzmy sobie. Potrzebujemy żelazo. Proszę, niech tu jest coś. Proszę, proszę. I też, żebym nie zginął, bo jak zginę, to też jest, kurde, klops. Zróbmy sobie pochodnie. Bo bez pochodni to ja jestem jak... Jest, mamy 30 sekund idealnie na to, żeby zebrać. Super. Mamy raz, dwa. Tylko dwa. Ajajaj, mało. Potrzebujemy więcej. Dobra, gdzieś tu kopię dalej, może akurat będzie coś, jakieś żelazo. Tu jest coś na lewo, jakaś kopalnia, bo słyszę zombiaki. Ale... No chyba niestety nie uda się. Chyba się nie uda niestety zebrać więcej. Mamy dwa żelaza, to jest mało. Tu słyszę, że są tu gdzieś. 4 sekundy. No niestety, dobra. Musimy sobie radzić z tym jakoś. Dobra, znowu nastepło w takie miejsce, więc spoko. Tylko ja bym na przykład chciał jakąś kopalnię obok, żebym mógł dobrać to żelazo do końca już. Ja bym... Kurczę, też można było przepalić, ale dwa żelaza przepalać to jest zaś tak... To jest za mało. To jest za mało na przepalanie, nie opłaca się to. Tracimy wtedy czasu dużo. Bo ja nic nie zrobię, jak dam do przepalania cokolwiek. Dobra, tu będzie coś. Jest! Dobra, mamy żelazo. Mamy żelazo, bierzemy go. 1, 2, potrzebowaliśmy akurat 4 właśnie. Dobra, słyszałem tam szkieleta, już się wystraszy. Dobra, już wiem, gdzie go słyszałem chyba. Dobra, przejdźmy tutaj i teraz tak, zróbmy szybko piec, żebyśmy już mieli, jak się przeteleportujemy, do tego, żeby przepalić. Mamy 4, więc idealnie będzie dobrze, więc tak, tu. Ile nam zostało? 10 sekund. To 10 sekund poczekam akurat w tym czasie. Zaproszę was bardzo serdecznie na Instagrama, ponieważ dzisiaj jest środa. Ja dzisiaj wyjechałem na wakacje, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, to zapraszam na Instagrama, ponieważ tam będę jakąś relację na pewno z tego dawał. Dobra, i dajemy, przepalamy to i rozglądamy się dookoła. Mamy tu krówki, więc bierzemy oczywiście, bo potrzebujemy mięsa.
Mamy raz, dwa, trzy. No! Co jest? Coś mi się zepsuło! Ej, miałem laga jakiegoś. Dobra, tu, czekajcie, ja wezmę już jedno żelazo i zrobię z niego... Ej, mam laga jakiegoś, co jest grane? Co jest grane? Ja nie przejdę tej gry, jak to mi się tak będzie lagowało. Dobra, tu mamy to i teraz tak, stawmy tutaj. Zróbmy zapalarę jedną, bo ona będzie nam mega przydatna. Mamy to, weźmy tak i to nam się zdąży przepalić. 30 sekund, zdąży nam się przepalić. Dobra, już nie będę nigdzie indziej szedł, bo jest ryzyko, że nie zdążymy, więc ja zjem po prostu. O nie, zasadziłem te jagody, ja nie mogę, straciłem dwie jagody. Dobra, trudno. 20 sekund, zjedzmy jagody. Jak będzie 10 sekund, to trzeba wyciągać z pieca, bo to już jest naprawdę ostatni. Dobra, jest, trzeba wyciągać z pieca. Uwaga, dobra, mamy i tak wszystko przepalone, więc fajnie. Bierzemy to i jesteśmy gotowi na to, żeby się znowu przeteleportować. O, tu jest znowu lava pool. Kurczę, ej, mamy takiego pecha, bo... Oh, będzie później bardzo ciężko znaleźć tego lava poola, coś tak czuję. I nie będzie tak łatwo się dostać do tego netheru. To jest tragedia później. Dobra, zróbmy sobie ten wiadro jeszcze i bierzemy wodę. Okej, mamy ten crafting, wzięło nam się, dobra. Weźmy tutaj teraz do lewej ręki to. I lecimy szukać dalej jakichś zwierząt teraz, bo potrzebuję żarcia. Aczkolwiek tutaj czy coś jest, jest żelazo. Skorzystam z tego, że jest akurat póki jest, bo przydadzą nam się też narzędzia. A nie wiadomo co będzie później, może być tak, że nam się nie uda zdobyć później kolejnego żelaza. Więc zbierzmy, w sumie poświęćmy teraz to wszystko na zbieranie żelaza, skoro go jest tutaj aż tyle. Bo żelaza, jak to wiecie, jak gracie w Minecrafta, survivalowcy, nigdy za wiele, nigdy. Dobra, 20 sekund to idealnie na to, żeby tu pozbierać. Więc będzie koks. Dobra, mamy żelazo, 10 sekund, ej, czy zdążę zebrać wszystko co tu jest? Dwie rudy jeszcze tu są? Czy będzie więcej? Dobra, dwie, idealnie. Mamy ile? 16, to jest sporo, to jest naprawdę sporo. Dobra, weźmy pochodnie w drugą rękę, bo teraz potrzebujemy wełnę, żeby mieć ten. Tam są, dobra, są owce, bierzemy wełnę, żeby móc przespać noc, bo jak nie będziemy przesypiać nocy, to będzie lipa. O nie, mógłbym je palić. Czekajcie, palimy je. No. Dobra, mamy. Kurde, zostaw mnie. Zostawcie mnie. No zostaw mnie, wariacie. No czekaj, bo chcę spalić tą owcę. Dobra, mamy to. Mamy dwie, mamy trzy już, dobra, mamy trzy, co oznacza, że już jesteśmy gotowi na to, żeby zrobić wyro, więc ja zaraz zrobię, tylko jeszcze tu postaram się zdobyć jak najwięcej tych. Dobra, mamy żarcie kolejne. Mamy tu. Ajajaj, podpalam sam siebie, dobra. Już nieważne, bo zaraz zginę i jeszcze dodatkowo będzie śmiesznie. Dobra, przedostańmy się. Ty, nie bicie. Dobra, uff. Mamy to. Więc teraz tak, ogarnijmy sobie właśnie to wyrko na szybko, bo ja nie chcę w nocy tutaj podróżować, to jest zbyt niebezpieczne. Dobra, ile mobów jest dookoła mnie. Ej, dobra, dobrze, że mogłem pójść spać w ogóle. Dobra, bierzemy to, bierzemy wyrko. I teraz tak, bierzemy tu. Dobra, ej, naprawdę, run jest bardzo dobry. Bardzo dobrze jest, nam idzie. O, jest wioska, bardzo dobrze teraz, że mamy wioskę, ponieważ możemy zdobyć więcej żarcia. A więcej żarcia oznacza łatwiejsza rozgrywka. I najlepsze do żarcia jest chleb właśnie, a tu jest mnóstwo tego, dobra. Robimy to, bierzemy tak. Robimy tak. O nie postawiłem. Dobra, mamy to. I zbieramy. Będziemy mieli naprawdę mnóstwo tego siana, a ono nam się przyda, bo będziemy mieli z tego mnóstwo chleba, mnóstwo. Więc już o żarcie nie musimy się martwić do końca rozgrywki tak naprawdę. Teraz jedyne co, to mamy wiadro, mamy zapalarę, więc teraz jedyne co chcę zdobyć to lava poola. No i to jest ten moment właśnie, w którym potrzebujemy lava poolkę i będzie ciężko znaleźć, będzie ciężko. Czuję to, że będzie ciężko, ale dobra, zróbmy sobie póki co z tego to, co mamy zrobić. Czyli zróbmy maksymalnie ile się da chleba, bo tak jak powiedziałem, tego nigdy za wiele. O, idealnie nam jeszcze starczy. Dobra, mamy kozak. No i teraz już nie musimy się przejmować żarciem. To jest totalnie łatwizna teraz, więc możemy jeść dowoli. I teraz tak, w którą stronę iść? Tu w tą stronę już mi się, tu za bardzo nie opłaca mi się w żadną iść na razie. Weźmy te pochodnie, dajmy zamiast tego, okej. No nic, czekamy na teleport, bo tutaj już nic więcej nie zrobię. No 20 sekund, to i tak nigdzie nie zajdę w tym czasie. Mogę sobie walnąć wiadro jedynie. Aha, no super. To nawet mi się wiadra nie udało walnąć. Mógłbym mieć
Nie mam tego, nie mam kości, abym sobie psa wziął. Chciałbym mieć psa w Minecraft. Dobra, i teraz tak, proszę, kurczę, chciałem powiedzieć, żeby pustynia była. No ale nie ma pustyni, ale dalej mimo wszystko jest szansa tu na jakieś lawa pulki. O jedzeniu się nie musimy martwić, więc te grzyby są nieważne. Ale lawa pól. Proszę, jakąś lawę. Dobra, zejdźmy do kopalni, to jest jedyna szansa na to, żeby w miarę szybko dostać to, co się chce. O w mordę. Dobra. Wow, jest niebezpiecznie. I gram z ogniem. Nie będę ukrywał, ale dobra, przejdźmy tutaj. Dobra, jesteśmy niżej. Już tu, nawet jakby tu była jezioro lawy, to nie zdążymy już zrobić. 20 sekund to jest za mało. Dobra, zróbmy tak, odseparujmy tą lawę. Dobra, jest okej. Czy coś tutaj jest, co by nas mogło interesować? Żelazo jest, ale... No i tak nie zdążymy już zebrać. Jedno zbiorę. No. Dobra. Lava pool, proszę, pustynia? Kurczę, dlaczego nie? Dlaczego nie pustynia? Błagam, dajcie mi pustynię. Na niej jest najłatwiej lava poola ogarnąć. Dobra, przejdźmy tutaj na drugą stronę. Może zanim przejdę, to jeszcze sobie zrobię jedną rzecz. A mianowicie wezmę sobie drewna więcej zbiorę i zrobimy łódkę, bo łódka też nam się może przydać. Kurczę, już jest 17 minut, a ja nie mogę znaleźć lava poola. To będzie teraz najgorsze, co mamy do zrobienia. To jest naprawdę, przysięgam, to będzie najtrudniejsze. Ja czułem, że to będzie najtrudniejsze i jak widać, się nie myliłem. 30 sekund, czyli nawet jakby tu był lava pool, to już jest po ptokach, bo nie zdążę do niego dobiec nawet. Ale są tu wody. Kurczę, ej, to będzie ciężkie, widzowie, ja już to czuję, że to będzie ciężkie. Bo nie ma nic w pobliżu. I zaraz nas teleportnie i tak. Ajajaj, proszę, na pustynię teraz, na pustynię, błagam, bo tam jest największa szansa na lava pool. Proszę, tu jest jakiś kanion? Jest kanion. Dobra, no wiadro dla rozrywki. Nie. To się nie dzieje naprawdę. Nie. Dobra, widzowie. Nie wiem, tragedia. Nie udało nam się. O nie, bo... Wiecie, co jest problemem? Że ja zeskoczyłem za późno i akurat miało mnie teleportować w momencie, kiedy miałem użyć wiadro. I jakby mnie przeteleportowało i nie zdążyłem dać tego wiadra, bo nie widziałem pod spodu pod sobą i... O nie... No nie, dobra, nie udało nam się. W każdym razie, jeżeli chcecie powtórkę tego, jeżeli chcecie jakiś rewanż w tym temacie i chcecie, żebym spróbował ponownie coś takiego zrobić, no to bardzo chętnie coś takiego nagram za jakiś czas, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie taki odcinek kolejny, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się za dwa dni. Jutro nie, pojutrze się widzimy na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.